Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Kłaniamy się w drugiej odsłonie tego programu i tak jak zapowiadałem, jest z nami już drugi gość, Maciej Lisowski, Fundacja Lex Nostra. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie pana redaktora, witam naszych słuchaczy. I tak jak w pierwszej odsłonie, rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Stanisław Żaryn. Kłaniamy się. Jesteśmy tutaj, mówił Stanisław Żaryn w poprzedniej odsłonie, więc teraz może zwrócę się do dyrektora Lisowskiego. Rozmawiamy o korupcji w Polsce, o tym, czy Polska jest krajem łapówek. Tutaj pan rzecznik stanowczo zaprzeczył, ale skoro mówimy już o fundacji Lex Nostra, wiem, że państwo bardzo zajmują się, bardzo dużo uwagi poświęcają problemowi korupcji w Polsce. Mają państwo zresztą olbrzymie sukcesy na tym polu, ale chyba nie przysparza wam to zwolenników i chyba w ostatnim czasie fundacja napotkała ogromne, ogromne problemy. Problemy, powiedzmy sobie, natury sądowej. Chyba komuś nadepnęliście na odcisk. O co chodzi, panie dyrektorze? Znaczy, no niestety, jeżeli się zajmujemy takimi rzeczami, to szczególnie sędziowie, niektórzy oczywiście, nie wszyscy, nie są tym zadowoleni, natomiast rzeczywiście spotkała nas historia, to po prostu wręcz skawki, można byłoby tak nazwać, się takiego procesu. Mianowicie, no niestety, fundacja przegrała proces cywilny. O tym, że w 2013 roku napisałem artykuł, w którym wspomniałem o panu Leszku Szymowskim. Pan Leszek Szymowski wytoczył proces rządowy. Pan Leszek Szymowski, dziennikarz, śledczy. Tak, jest powszechnie znany. Jako może nie wszyscy tak? Znają tę postać. Zresztą kolega mój były, że tak powiem, stąd też wyjaśnię, dlaczego tutaj w pewnych momentach się zwraca do mnie po imieniu. No, moim zdaniem niesłusznie, ale ten proces przegraliśmy, chociaż w większości go wygraliśmy. Mianowicie pan Leszek żądał chyba początkowo, w każdym razie żądał 200 tysięcy złotych, otrzymał 10 tysięcy złotych tytułem zadośćuczynienia. Oczywiście moim zdaniem sąd skazał mnie za słowa, których nigdy w artykule nie użyłem. O jakie słowa chodziło, proszę powiedzieć? To już to znaczy, ja napisałem, że prawdopodobnie no interesował się sprawą pana Olewnika, natomiast nigdy nie napisałem, że miał coś wspólnego z zabójstwem pana Olewnika, bo to są dwie różne rzeczy. To skąd, prawda, taka interpretacja? To znaczy, ja bym proponował naszym słuchaczom, bo to jest jakby wyrok, który jest prawomocny. Ja się skoncentruję na dalszej części, bo jest ciekawsza, natomiast jeżeli chodzi o naszych, przepraszam, widzów, naszych widzów, to polecam artykuł na stronie fundacji www.fundacja.lexnostra.pl pod tytułem Zemsta nadzwyczajnej kasty. Można bez problemu znaleźć na stronie. Tam jest to wszystko opisane, łącznie z opublikowaniem wyroków z uzasadnieniami. Tak więc każdy może przeczytać. Ja tam szczegółowo opisałem całą sytuację, prawda, krok po kroku, podając tylko fakty. I fundacja musi teraz ten wyrok wykonać. Jaki to wyrok? Fundacja wykonała ten wyrok już w zeszłym roku, czyli zapłaciliśmy panu. Co więcej, zapada wyrok nieprawomocny, czyli de facto wychodzimy na zero, ponieważ pan Leszek miał dostać z fundacji 10 tysięcy, ale z drugiej strony okazuje się, że sąd, który początkowo go zwolnił z opłat sądowych, żąda na poczet Skarbu Państwa tam blisko 8 tysięcy kosztów jego sądowych, część kosztów dla fundacji, czyli mniej więcej wychodzimy na zero. I co dalej się dzieje? Składamy, obie strony składają apelację. Sędzia, która w tym czasie już jest losowana w sędzia apelacyjnym, zostaje wyznaczona do tej sprawy przez przewodniczącą wydziału. Od razu dostaje zgodę, co też publikujemy na stronie, na wynoszenie dokumentów poza siedzibę sądu. Zwołuje niejawne posiedzenie sądu, o którym nie byliśmy poinformowani. I na tym posiedzeniu sąd zwalnia pana Szymowskiego ze wszystkich kosztów, również tych na rzecz Skarbu Państwa. I kończy posiedzenie niejawne. I w tym samym dniu, w tym samym składzie, sąd wydaje wyrok z kolei, będąc odpowiedzią na apelację, gdzie oddala naszą apelację. Nawet nie wiem, myśmy nawet nie wiedzieli o tym, że na posiedzeniu wcześniej niejawnym, w tym samym dniu, w tym samym składzie, pan Leszek został zwolniony ze wszystkich kosztów. Pan Leszek również zażyczył sobie w pozwie przeproszenie przez fundację na stronie głównej fundacji, co uczyniliśmy od razu. Tak samo dokonaliśmy przelewu niezwłocznie wszystkich środków potrzebnych. Ja wyłożyłem z prywatnej kieszeni, żeby było jasne, z prywatnych środków płaciłem na konto fundacji i tak dalej, dlatego że fundacja jest organizacją pożytku publicznego, jest transparentna. Przez 10 lat działalności zarządu fundacji i z rady fundacji nikt nie pobrał ani złotówki za sprawowaną funkcję i tak dalej. I myślałem, że żadna sprawa się zakończyła, natomiast pan Szymowski zażyczył sobie również przeprosiny na
takim portalu www.trzeciobieg.pl, który należy do jego kolegi, zresztą razem współpracowali w nowym jeszcze ekranie, był jeszcze taki portal, i tu się zaczynają przedziwne historie. Otóż... Na czym polegają te przedziwne historie? Już mówię. Otóż prawnik od nas, pani mecenas, kontaktuje się właśnie z tym portalem, a konkretnie kampanię online, która jakby prowadzi sprawy związane z ekranem i na tym portale, i ustalają mailowo, co mam udokumentowane, że w przypadku takich dwóch publikacji na tej stronie to jest 1000 zł za jeden dzień publikacji, czyli łącznie 2000 zł. Kiedy dochodzi już do momentu podpisania umowy i tamta strona orientuje się, że chodzi o Fundację Lex Nostra, otrzymujemy taki mail, że sprawy związane z Lex Nostra należy kierować do pana Parola, w sprawach prowadzonych przez inne kancelarii można kontaktować się ze mną. I pan Parol pisze, no po czym kontaktujemy się z panem Parolem, i pan Parol pisze do nas, że takie przeprosiny na ich portalu będą kosztować 90 000 zł plus podatek VAT. Powtórzmy jeszcze kwotę. 98 000? 90 000 plus podatek VAT, czyli 110 700. Ale mówimy o portalu trzeciobieg.pl, tak? Nie mówimy o jakimś dużym mainstreamowym portalu, tylko o dosyć niszowej stronie. Tak, zrobiliśmy, znaczy według wycen profesjonalnych firm, ten portal VAT, cały portal jest wart co najwyżej kilkanaście tysięcy złotych. To skąd ta kwota w takim razie? Sufitu. Zaraz powiem, dlaczego sufitu. To jest kwota, w tym momencie wychodzi na to, że mamy zapłacić 50 razy więcej niż każdy inny klient, który by się zgłosił. Co oczywiście tego nie robimy, bo to by się zadziałoby na szkodę fundacji. Podejmujemy szereg kroków prawnych, między innymi dążących do tego, żeby zmienić to, bo przecież to nie chodzi o ukaranie finansowe fundacji, bo za uczynienie zapłaciliśmy, tylko chodzi o to, żeby treść tych przeprosin poznała jak największa ilość osób. Państwa na przykład portal wycenił na 2500 zł. Inne portale, które mają znacznie większą oglądalność, bo powołaliśmy biegłego, wyceniły tego typu przeprosiny między 1000 a 3000 zł. Czyli ta kwota podała 2000, to była normalna cena rynkowa. Co więcej, nawet bodajże portal Onet na głównej stronie, to już nie ma porównania co do oglądalności, to tutaj rząd około 20 000, prawda, przez dwa dni na głównej stronie i tak dalej. Ta więc cena zupełnie z kosmosu. No i zaczyna się nękanie mailami od pana Szymowskiego. Co więcej, pan Szymowski składa zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przeze mnie przestępstwa jako członkowie zarządu fundacji, że nie wykonałem wyroku sądu. Składa wniosek do sądu o ukaranie mnie 10 000 grzywny za niewykonanie wyroku sądu i zaczyna się szereg maili od pana Szymowskiego kierowanych do mnie, które część, co ciekawszych, opublikowałem. Natomiast oczywiście nie będę ich teraz odczytywać z uwagi na ograniczenia czasowe, ale tego typu stwierdzenia, cytuję, że zwłaszcza w sytuacji, kiedy umarł Kornel Morawiecki, co może zmienić twoją sytuację w kilku prokuraturach? No to po prostu to są groźby, to jest straszenie. Na koniec, drogi Maćku, ogromnie się niepokoję o twoje zdrowie. Przypadkowo w pociągu spotkałem ostatnio prokuratora Pawełczuka i on też był tym zaniepokojony. Ja tylko przybliżę, że jakieś kilka lat temu, w czasie, kiedy jeszcze trwał ten proces, nie stawiłem się na rozprawie, ponieważ leżałem w szpitalu. Mając chwilę wolnego, opublikowałem zdjęcia sprzed chyba tygodnia czy dwóch tygodni z jakiejś wizyty roboczej w Czechach, no i pan Szymowski złożył zawiadomienie do prokuratury, że posługuje się fałszywymi dokumentami, bo w czasie, kiedy nie byłem na rozprawie i rzekomo leżałem w szpitalu, w tym czasie byłem w Czechach, co dokumentuje Facebook. Oczywiście pan Pawełczuk prowadził tą sprawę, oczywiście umorzył, prawda, no bo to już była rzecz oczywista, natomiast to jest wprost nawiązanie do tego. Natomiast szokująca sprawa, jeszcze do tego wrócimy, ale to trzeba ja tylko jeszcze dodam jedną rzecz, przepraszam, już tak będę kończył. Co się dalej dzieje? Ja po prostu postanowiłem to opublikować na stronie fundacji, rozeszło się to bardzo szerokim echem, gdzie przedstawiłem tylko fakty do tego momentu. Pan Szymowski, żeby pójść do komornika, musi najpierw wszcząć postępowanie o zastępcze wykonanie tej czynności przeprosin. Składa taki wniosek do Sądu Rejonowego Warszawa Śródmieście, gdzie odbywa się posiedzenie niejawne znowu, i sąd nakazuje w ciągu 7 dni dokonania przeprosin. Składamy zażalenie, odbywa się posiedzenie niejawne Sądu Okręgowego. Oczywiście utrzymuje
wyrok i następnie sąd z kolei znowu, mimo że składamy szereg wniosków dowodowych, żeby wycenili mniej więcej, ile to jest rzeczywiście warte, bo przecież jest jakaś abstrakcja po prostu. Składamy szereg innych środków prawnych, składamy wniosek, żeby posiedzenie odbyło się w trybie jawnym, bo w trybie niejawnym polega na tym, że my nawet nie wiemy, czy takie posiedzenie się odbędzie, kiedy się odbędzie i tak dalej. Co więcej, wyniki wszystkich tych posiedzeń, wynikach tych posiedzeń dowiadywałem się z maili Otrzymowskiego, nie z sądu. Zaskakująca sytuacja, musimy jednak wrócić do głównego tematu. Odbywa się kolejne posiedzenie, znowu niejawne. I znów niejawne. I sąd postanawia na posiedzeniu niejawnym przyznać Szymowskiemu tą kwotę 90 tysięcy złotych, ale w międzyczasie pan, ostatnie już zdanie w tej już sprawie, kończyć pan, tutaj, pan Paweł bo już pisze mi rzecz następującą, że w związku z tym, że opublikowałem artykuł, ten właśnie na stronie fundacji, zapraszam jeszcze raz do zapoznania, że w związku z tymi okolicznościami oczekuję od dzisiaj za te przeprosiny kwoty 150 tysięcy plus VAT i tylko za tą kwotę jesteśmy gotowi opublikować i robi się już 200 tysięcy. Czyli kwota wzrasta, no sytuacja dziwna. No tutaj, panie rzeczniku, ja nie chcę pana stawiać pod ścianą, bo sprawa taki jest jakby na marginesie tego głównego tematu, którym się zajmujemy, ale z racji, że Fundacja Lex Nostra dużo działa naprawdę w tematach, które poruszamy, no sytuacja jest dziwna. Może jest tak, że obywatele może nie powinni zajmować się trudnymi tematami, może różne tematy po prostu mogą tylko nastręczyć kłopotów i tutaj organy państwa no powinny działać samodzielnie w różnych obszarach, bo okazuje się, że można sobie narobić różnych wrogów. Na pewno ta historia to raczej kamyczek do obrazu działań polskiego sądownictwa, tak. Ewentualnie mediów albo dziennikarzy, którzy się tak nazywają sami siebie. Natomiast no, tutaj nie chciałbym komentować ani działalności sądów w Polsce, ani tym bardziej mediów, czy osób, które się wydają, czy próbują być dziennikarzami. Natomiast na pewno musimy mieć świadomość, że ci, którzy chcą stać na straży transparentności polskiego państwa i życia publicznego, narażają się na wielu grupom wpływowym na no, ataki, zemstę i inne takie nieprzyjemności. To trzeba brać pod uwagę, ale no, mam nadzieję, że nie będzie to powodowało strachu u tych, którzy no, chcą się no, my również mamy taką zajmować. Nadzieję, a dzisiaj rozmawiamy o burmistrzu Włoch. Czy burmistrz Włoch zacznie sypać? Nie mieliśmy tutaj możliwości porozmawiania z panem dyrektorem w poprzedniej części. Pan zajmuje się problemami korupcji, zresztą Fundacja Lex Nostra, która, jak się okazuje, ma olbrzymie problemy, ma duże sukcesy, jeśli chodzi o walkę z korupcją. Proszę powiedzieć tak naprawdę, czy był pan zaskoczony tymi wszystkimi informacjami, jakie dotyczyły Artura W., taką informacją, że gdzieś tam burmistrz dostaje jakąś łapówkę, tutaj słyszymy jakieś Maserati, pakunek wrzucany przez okno, jak w filmach gangsterskich. Czy to jest taki jednak ponury obraz naszej rzeczywistości, do którego już się pan przyzwyczaił? No niestety, biorąc pod uwagę tyle spraw, które do nas wpływały, do fundacji przez te ostatnie lata, oczywiście my nie mamy żadnych środków prawnych, żeby zapobiegać. Jedyne, co robiliśmy, to oczywiście przekierowaliśmy odpowiednie pisma do odpowiednich organów państwowych i wiele naszych spraw, które wyszły z fundacji, między innymi sprawa próby wyprowadzenia 80 milionów dolarów w ramach Go to Africa, którą myśmy jako fundacja złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do ABW, skończyła się z tego, co nie wiadomo, postawiłem jakichś zarzutów, nie wiem dalej, bo nie jestem stroną w sprawie, my się tylko sygnalizowaliśmy i niestety takich sytuacji jest sporo. Ja nie mówię, że to jest nagminne, natomiast tutaj jeszcze ostatni komentarz jakby do tej sprawy, bo to się wpisuje jakby w całość, że to po prostu jest, ja to nazwę skokiem na kasę, bo to jest skok na 200 tysięcy złotych i to w dodatku nie moich publicznych pieniędzy tak naprawdę, bo ileś osób pokrzywdzonych nie dostanie za to pomocy, ale de facto skok na kasę usankcjonowany postanowieniami sądu na posiedzeniach niejawnych, bo sędzia nie wzięła w ogóle się do żadnych naszych dowodów nie odniosła. Przecież każdy zdrowo myślący człowiek wziąłby coś takiego, powiedział chwilkę, no jeżeli tutaj oni podają, że za to kosztuje normalnie 2000, no to niech fundacja im zapłaci te 2000 i zamykamy sprawę, prawda, a nie rozmuchujemy sprawę, tak jak wspominałem, na posiedzeniach niejawnych za każdym razem, gdzie nie mieliśmy
prawa głosu, nawet nie wiedzieliśmy o tych posiedzeniach, nagle dajemy zarobić pływacie 200 tysięcy. Do tej sprawy wrócimy oczywiście w kolejnej części. Jak widać, no problem walki z korupcją jest olbrzymi i również instytucje, które organizacje pożytku publicznego, które poruszają ten problem, również spotykają na swojej drodze olbrzymie problemy i o tych problemach również będziemy jeszcze rozmawiać. Do zobaczenia w trzeciej części.